Czołem! Bry! Grupa! Dziś nagniatamy z Outsiderem, czyli Rum Aged Robust Porter. No, jest ciekawy, styl jest ciekawy. A, no i od razu dzida, słuchajcie, z tym, co Hopkins rzucił na etykietę. No i czytamy. Jesteś w stanie wyobrazić sobie portera, w którym poza klasycznym słodowym czekoladowymi nutami czuć aromaty śliwy i jabłoni moczonych w rumie? To wszystko podkreślone korzennymi akcentami chmielu angielskiego. Ty, moczonych to mi się kojarzy jednoznacznie, nie? A. No, dobra. Maczanych to już inaczej. No. To wszystko podkreślone korzennymi akcentami chmielu angielskiego i wzmocnione wyrazistą goryczką szlachetnego chmielu polskiego? Odłóż na bok wyobrażenia, przełam piwne stereotypy, poczuj to, bądź jak outsider. Mi się outsider kojarzy tylko i wyłącznie z pozycją Legii w Lidze Mistrzów. No, ale to a już... mi się kojarzy z Jamem. No Jam to kapela, nie? I co, nie outsider śpiewali? No w ogóle tam był outsider. No nieważne. Dobra, no i skład, bo też kurde, słuchajcie, skład jest taki, że spokojnie trzy piwa mogłyby obdzielić. Słody, pale ale, wiedeński, monachijski, karmelowy 600. Czekoladowy oraz barwiący, chmiele Magnat Fuggles, no i dodatki, pszenica prażona, płatki owsiane, płatki śliwy, płatki jabłoni. Dobra. I one teraz, są maczane w rumie. To teraz poczekaj. Chmiele Magnat i Fuggles, tak? Mhm. A tam tej opowieści dziwnej treści było napisane, że szlachetny chmiel polski był, to który to z nich? No Magnat. Magnat jest polski. Bo angielski, wzmocniony wyrazistą szlachetną. Według tego, bo Fuggles to angielski. No Fuggles jest angielski, a Magnat moim zdaniem jest jakiś... Magnat wtedy musiałby być polski. No dobra, no dobra. Magnat jest polski. Polej. My nie klasyfikujemy. Tak jest, dokładnie, ale bardzo mi się podoba nazwa stylu. Ram, Rum Ram. Ram 32 giga. Albo mi to się skojarzyło, że wie, aged w pokoju jakimś. Rozumiesz? Robust Porter... odstany w pokoju. No, może być. No, rum. A, nie ma jak złapać, to nie? Masz, po co zadolałem. Łap drożdżówę. No jest rum. Jak niespokój, czuć. Tak? No. Czuć. Ciekawe w jakim, czy w tym tanim z Lidla, takim wiecie, z łódką? Czy w Bacardi? Ja mówię o pokoju. Czuć, że w pokoju odstanę. O, jak ładnie pachnie. Ładnie, nie? No, taki cukierek. Taki cukier wanilia, kółeczka, o, mm-hmm. Kółka, nie? No, no. Fajnie pachnie. I kawa, no. I czekolada. Bardzo fajnie pachnie, ty. No powiem wam tak, czasem jak nawalisz do piwa, to tak tego. Walisz do piwa czasami? No. I to znowu dwuznaczne, nie? Do głównego zbiornika. Albo można walić dokładnie do głównego zbiornika, albo można walić... No ale wiesz, chodzi o to, nawalić że... coś innego do piwa. Było dużo piw. Nie gdzie... zdążyłeś do klopa, to nawaliłeś do piwa. Dobra, już mu. No. Było dużo piw, gdzie skład był właśnie wyczesany taki o to, a w piwie właściwie nie czuć nic. No to jak na aromat, to tutaj jest, słuchajcie, no skład jest bogaty i aromat także. O, jak słodziutko, no pięknie. Pięknie, pachnie pięknie. Pięknie, świetnie. Pachnie super to piwo. Aż szkoda pić, bo się boję, że smak nie dorówna. Jak łyknąłem, możesz mieć inne zdanie. Moje zdanie jest takie, że to brak ciała w tym piwie. A parametry ma niezłe. No właśnie parametry. O. 15,8, alkohol 6,6. No, czyli no te drożdże wyżarły trochę. No moim zdaniem brak ciała. Jest tak wodniście tu. No. Na początku nie, ale finish jest taki. No krótki. Ten zapach naprawdę nie zrobił nam tutaj wymagania urosły. Ale i w smaku to czuć. No czuć to. Świetnie, naprawdę. No tak jak mówisz, gdyby to na przykład było, no nie wiem, no jedno Belgię więcej. Nawet z siódemką na alkoholu. To już naprawdę byłoby pewnie cudo. Ale i tak jest świetnie. Naprawdę to piwo robi robotę. Kurde, fajne piwo. Outsider, Rum Aged Robust Porter. Jak lubicie siadać na butelce, to na tej spokojnie można. Bo nawet tak. O. O, tak to już dla doświadczonych. No naprawdę, słuchajcie. No etykieta ładna, taki pies wyszczególniony, bo reszta psów jest na wyblakło. Pokażę. Właśnie, co chodzi z tym psem? Już jak czytałeś tą opowieść ciekawą,
To na razie ty pokazujesz moim zdaniem ucho swoje. A tu jestem. Jak swoje ucho? Przecież ja jestem tu, a kamera jest tu. A tak? No dobra. Tu jest pies kolorowy, a reszta jest... Taki kolor, no to jest jakaś ciekawa. To jest outsider, nie? Tylko, że kolorowy outsider. A ten pies jest outsider. Powinny być on wszystkie jest... kolorowe, a ten jeden powinien być szarobury. No właśnie nie, bo on jest kolorowy jak to piwo, taki wiesz, wyjątkowy, taki fajny, taki farafa. No, słuchajcie, no, świetne naprawdę piwo. Dobre piwo. Bardzo fajne no. piwo. Jestem w szoku. Niech podsumowaniem tego piwa będzie ta łapa. Łapa w górę, tak? Zaskoczony jestem. Pomyślałem, że sobie tak dziabniemy piwko na. Ja myślałem, że będzie. Na dobre podsumowanie wieczoru. Mocny porter, coś gdzieś może z tyłu pierdnie jakiś tam. Na autosugestii jakiś tam, wiecie. Ten rum, pokój. Rum jakaś. Ale to tak nie, na zasadzie, że może nawet bardziej tak alkoholem nas kopnie trochę. Jezu, jakie to jest tu, świetne no, aromacie. A to tam. Kurczę, świetnie. Jakby robili z tego zapach do samochodu, ten. Policja była zadowolona. No. W poniedziałek rano. Panie władzo, to choinka. Mega. Mówiłem tu za kamerą, że nie podeszła mi ostatnia apa z Hopkinsa. Carrion? Jakoś to tak. Macarion. A to piwo po prostu. No to tym się zrehabilitowali. Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Super. No powiem wam, że naprawdę rzadko. Tak, zważa, rzadko nie? Tak piwo nas zaskakuje, bo trochę się tego pije. No. Browar Kościerzyna, mój drogi. Gratulujemy z całego serca, prosimy o więcej. Może więcej ekstraktu, jak mówię, może to jedno Belgię zrobiło by taką różnicę, że to by było. No naprawdę. Jakby tu było troszkę więcej ciała. Myślę, no tak to... minimalnie. Jeden, półtora Belgię. Ale byłby ogień. Ale i tak jest świetnie, naprawdę. Bardzo fajnie. Ja, można się zaskoczyć czasami. No. I to jest fajne w krafcie, nie? Że czasami... No, siedzisz przed fotelem, odpalasz i nagle takie cudo znalazłeś. A, odpalę z Outsidera, dzisiaj jest Liga Mistrzów, coś tam sobie... A tu nagle... I przestanie mieć znaczenie mecz Juventus-Lyon. Jeżeli to jest możliwe. No. Z takim wynikiem musi. No wasze słuchajcie, zdrowie. Wasze zdrowie, polecamy, słuchajcie, polujcie na to piwo, bo no tak jak ostatnio na nas wielkie wrażenie zrobił Wrężer ze swoim tropikalnym with... Tropical India, Imperial India, India Paleale. No to tu tak samo, to świetnie, no kurwa, no co tu więcej powiedzieć? No naprawdę, no, naprawdę wyśmienite piwo. Wyśmienite. Ale fajnie. Także wasze zdrowie. Zdróweczko, dobrej nocki. Oby więcej takich piw.